Halo, coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Słuchajcie, wynik wyborczy następnej serii. Jakaś kurwa porażka. Żeby Assassin's Creed wygrywał jednym głosem. Będzie was w dupy jebać Ezio, jak was nie jebał Altair, nawiązując do komentarzy pod ostatnim Batmanem. Tak, jako że... Z tego co widzę, no jest spory impas, bo trzy serie z wybranych są, mają mniej więcej tyle samo głosów. Poczekam do jutra, dzisiaj jeszcze rzucę Shivali, bo chce mi się pograć w Shivali, dawno nie grałem. A ludzie lubią Shivali, bardzo lubią Shivali. Okej, cóż. Przypominam, jesteśmy w stolicy, tam jest król, a my jesteśmy tu. Musimy się przerżnąć przez orków. Ostatnio się przerżnęliśmy przez orków w taki sposób, że przerżnęliśmy się również przez swoje własne oddziały. Bo nie wiem dlaczego, ale no... Wszystkie orki z okolicy musiały przyjść tutaj, a tu było tylko paru ludzi. Udało nam się przeżyć. Po 10 co najmniej próbach. Ale no to... nie, nie, nie! Kurwa! Kurwa! Jest. Po długim czasie udało nam się przeżyć. Co to jest za skrzynia? Taka skrzynia, zwykła skrzynia. No to fajnie. Ork? No nie ma już tutaj dużo orków, poza tym... Nie mamy kogo stracić. Ten tutaj Georg, bo on się kurwa nazywa Georg. Mamy go zabrać do króla. A on wtedy nam da... Tego no... Co on nam da? Coś fajnego. Jeszcze nas poprosił albo on, albo jego kumpel o to, żebyśmy przy okazji zajebali potężną ilość orkowych przywódców. Aj. W ogóle mam za śmieci. No mam ten dwuręczny miecz. Tego nie założę. Jako że Georg jest w naszym teamie, to jego ekspy są naszymi ekspami. Słabo może? No. Jest fajnie. Mamy zabić 5 orkowych przywódców? Chyba tak, po całym mieście, bo większość miasta jest zajęta przez orków i orkowie robią burdel. Są bieżące? To jest niemożliwe, przecież ja go zabiłem. Zabij 5 przywódców, no 5. I zabierz paladyna Georga. Georga! Do Kobryna, dowódcy stolicy. I Markus dał nam ognisty ten puchar, tamten? No, dał nam. Mamy 9. Jeszcze tylko 3. Będziemy posiadać wszystkie. A wiecie, z tym, no... Dlaczego się nie wróciłem po tamte trupy? Dawać mi swoje rzeczy! Kupię sobie za to zbroję paladyna. Mam nadzieję, że nas będzie stać. Bo chyba mniej więcej, jak skończymy questy tutaj, to powinniśmy móc już kupić sobie zbroję paladyna. 9 reputacji nam brakuje do niej. O, paczki z bronią. To w stolicy będą potrzebować. Dobrze, że mam te dwa... To teraz mam 24. Co to za skrzynia? Ciężka! Topór rzeźnicki! Jak mamy duży oręż, to nam daje duży oręż 2. 90 obrażeń.
Ten topór posiada dwustronne ostrze, by zmaksymalizować obrażenia zadawane przez młyniec. To byłoby fajne, gdyby nie to, że dostaliśmy miecz zakonu w poprzedniej skrzyni, który zadaje no te 30 obrażeń więcej. Może wygląda fajniej. No tak nie do końca. No, załóżmy ten miecz dwuręczny na razie. Tak dla zabawy. O, kolejne dwie paczki z bronią. Okej, no to idziemy dalej. Nie mam pojęcia swoją drogą, jakie teraz będziemy znajdować rzeczy w skrzyniach, ale no... Zobaczymy. Może będą fajne. Znaczy będą fajne, bo w 30 którejś mamy miecz mistrzowski. Czyli chyba najlepszą broń jednoręczną. Idziemy dalej. O, obrzeża miasta. Niestety nic tu nie ma, ale mogłoby kiedyś być. Teraz tak sobie myślę, jaki potencjał miał Zmierzch Bogów. Powrót do tej krainy po tym, jak no, już wszystko zostało naprawione mniej więcej. Bo w Zmierzchu Bogów tak, Gota jest odbudowana. To kurwa. Nie! Zmieniłem broń. Ani kroku dalej. Muszę nazbierać z powrotem energię. Nie, miecz dwuręczny to jest porażka. Dobry, założyłem dobry. Śmierć! Frajerom. Ty farciarski skurwielu jeden. Jednorodny farciarski skurwiel. No kurwa. To nie jest prosta walka. No chyba, że teraz. Tu znowu leży paczka z bronią. Ferek. No w nim nic ciekawego, ale czego ja się spodziewać mogłem. I zabieramy, zabieramy, zabieramy. Zabieramy. Co tu się odpier... No. I ty gdzie ty? Georg! Słabo może? No, załatwieni. Na szczęście sojusznik nasz nie będzie mieć problemów. No, opatrzcie brama. Ale wyjebali. Gdzie co zapiszmy i wczytajmy, bo wtedy nasz sojusznik będzie mieć pełne życie. No, zadziwiająca technologia. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Dalej może nie idźmy jeszcze. Najpierw pozbierajmy śmieci, które tutaj zostawiłem. Taki ze mnie śmieciarz. O, o, o! Skrzynia. Metalowy kufer. Znowu paczki z bronią, no.
Ile tutaj paczek z bronią jest? Żebym się wyleczył, co? Gulaszem najlepiej. Przydałby się przepis na gulasz. Gdzie my jesteśmy, a gdzie moglibyśmy być? Koła młyńskiego jeszcze nie podniosę. Z tego co pamiętam, podniesienie go daje nam plus 5 punktów. Ileś tam punktów siły nam chyba daje na stałe, jak po raz pierwszy podniesiemy. O, więcej orków. Szaman! To jest ork bez broni? Georg? Georg się napierdala. Było? Jakaś animacja niewidoczna? I śmierć. Prawie. Jest drugi dowódca. Ja uważam ogólnie tego orka za dobrego przywódcę. A skoro mowa o wódce? Trochę daleko. Georg, słuchaj, idziemy tędy. Chodź, 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 tu będziemy się bronić. Okej, zapis. Może nie tutaj, zobaczymy jak tam... Albo nie. Jesteśmy tutaj, będziemy się bronić tutaj. Strzelę do któregoś. Hej, ty! Łap! Się zaraz będę przeżył. Może powinienem przyjść tutaj kiedy indziej, ale no kiedy? Okej, kto idzie? Przywódca. Zatrzymaj się, Mora. Ja się nigdzie nie ruszam. Okej, dobra. Jak już mówiliśmy o dobrym przywódcy, no to my też jesteśmy dobrzy przywódcy. Okej. Gdzie złapami do mojego sługi? Hej, ale mu dokopałem!
Tak, oczywiście ty. Nie ma co bliżej podłazić. Przynajmniej na razie. No to co, zapisik. Jak część po części będziemy ich rozkopywać. Jak ziemnioki. Idzie jeden? A niech idzie. Zatrzymaj się. Się nigdzie nie ruszam. Pokazałeś mu. Hej, ale mu dokopałem. To było dobre. To tu muszę przyznać, dokopałeś mu, Georgu. Piękny atak kombinowany. Co to za skrzynia? To jest ta skrzynia, co ją otworzyłem, tak? No na pewno. Jest ich tam jeszcze z czterech co najmniej. O, jeden idzie. To niech podejdzie. Ja mu nie bronię. O, idzie dwóch. Słabo może? Idzie? Myślę, że idzie. To kichnął tylko pewnie. Ile ja śmiecia nazbierałem? Będziesz krwawić. O nie, to ty będziesz krwawić. A masz. Słabo może? To jest skill. A skill dobra gra kiedyś była. Teraz nie wiem. Czy dobra gra? No to trochę się pograło. Trochę. Słownie trochę. Ej, nie do mojego węzełka. Że to nie jest węzełek. To jest jakiś inny frajer. Georg. A masz po mordzie. Ha. No jak ładnie. Drugi? Tam jest jeszcze jeden szaman. Aż odczuwam potrzebę, żeby mu najewać. Proszę bardzo, jak mu ładnie najebałem. A miałem szczęście? Zna szybko. Wuda. Ta wuda nam nie poryje bani, więc zero problemu. Czyżbyśmy wygrali? Nie! Hej, ale mu dokopałem! Ile on ma życia? Wczytujemy. Znaczy wczytujemy po tym, jak zapisaliśmy teraz, żeby mu zresetować życie. No jak fajnie. O, jak się wzbogacam. Ile potrzebowaliśmy? 160 tysięcy? 180 chyba. Na zbroję paladyna. Nawet się nie łudzę, że aż tyle zdobędę. Ale jesteśmy bardzo blisko. Potem jeszcze idziemy do Faring, tam też się powykonuje questy. O nie, tam będzie quest z zrobieniem nordmarskiej starki.
A nordmarska starka to nie. To takie nie w kij pierdział. Paczki z bronią. Zawsze się przydadzą. Ktoś tu jeszcze chce, żebym go przeszukał? No chyba nie. Natomiast kolejna brama. Przeszukujemy domostwa. Stwierdzam starą skrzynię. No jak fajnie. Mikstura życia. Plus 8 punkcików. 327 punktów życia. Okej, kolejna chałupa jest tutaj. A tu już jest kompletnie pusto? No. No to co, włazimy tu. Tylko metalowa. Dużo tych skrzyń już tutaj nie będzie raczej. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby były. Mogę wyskoczyć przez okno? Raczej nie, Georg za mną nie pójdzie. I tam już są ostatni orkowie. Nie w ten sposób. Georg, chodź. Zabarykadujemy się tutaj. Co to za skrzynia? Zwykły kufer. Zawsze fiolka. Co nadal mnie dziwi, że fiolka i woda w butelce to nie jest to samo. Że nie mogą być używane naprzemiennie. Naprzemiennie, że po prostu nie mogę użyć wody w butelce. Że potrzebuję nową fiolkę. Brakuje mi składników. Zero. Tutaj mógłbym trochę porobić rzeczy, ale nie chcę. Przynajmniej na razie. Tu jest napisane coś o alchemii. No i fajnie. Ej, w sumie. To alchemia alchemią. Dzięki temu mamy na przykład wyrób trucizn, już mieliśmy wcześniej. Zatrucie broni też. No, wybuchowe strzały co najwyżej teraz możemy robić już. Ale poza tym to... Poza tym to już nic. Co byśmy musieli tak robić. I co by nam... Co byśmy chcieli robić, a co nam blokuje wiedza o alchemii. Albo jej brak. Zapraszam pana. Ja może podejdę bliżej. Chodź. Kurwa Polak. Dobra, taki bardziej Rusek niż Polak, ale zawsze. Ładnie te magazyny wyglądają. Poza tym, że leżą pojedyncze bele na półkach. Co mamy tutaj? Zwykły kuferek, a w nim pochodnia i woda. Dobre połączenie. Nic więcej. Poza wiadrem na stole. No wiadomo, po co ono tu było. To w końcu no, pod budynkiem siedział Polak. Zapisujemy. Niepotrzebnie przed walką, ale... Hej, ale mu dokopałem! Aleś mu dokopał, to wzrokiem go dojebał. Ja to widziałem. Tak właśnie było, a nie ma ich tutaj dużo. Tylko tych trzech. Pokazałeś mu! Buda. O, Buda ryjebanie. Ja
Odsunąć się trzeba. Okej. Okay. Temu się wpierdolę w plecy. Co on ma za zbroję, że... Że mój cios penetrujący go nie sięga. Nadal rządzę. Tego nienawidzę. Znaczy, no robi kołowrotek, potem się zasłania, ale ten kołowrotek niby nadal działa. I dostaje takim odpryskiem. Co jest? No. Sztaba magicznej rudy, odtrutka, fala płomieni, otwieranie zamków. Fajne rzeczy. Ile do levela? Tak jeszcze trochę. Mam te skille, które tak, tak, mam tu. Tą gdzieś kieszonkową, no. Dziwne. Dopiero co sprawdzałem, dopiero co jakoś tam wczoraj używałem. A dzisiaj to nawet widziałem tą opcję dialogową z tym naszym Georgiem. Nie ma tu nic ciekawego. Kto dzwoni do drzwi o pierwszej w nocy? Ja nie otwieram. Niech sobie otworzy ktoś inny. Prosimy orków do tańca. Dobra, podzielmy się nimi tak. Ja wezmę tego wojownika, a Georg niech se weźmie zwiadowcę. Przeciwnik, że tak powiem, na jego poziomie. No kur... Hej, ale mu dokopałem! Nie będę zaprzeczał. Już się zaprzeczałem. Zobaczymy, jak się sobie radzi włócznia, ale no to znaczy halabarda. Że z halabardą jest ten problem, że oni się bronią. Halabarda może być dobra na zwierzęta, ale no... Chociaż... No właśnie! O! No. Hej! Ale mu dokopałem! Się rozleciał jak klocki Lego. Na dole jest rzeczka. A mostek jest tylko po to, żebym sobie wylazł, jak się do niej wpierdolę. Pokazałeś mu! Będziesz krwawił! Zatrzymaj się, Bora! Gdzie ten dowódca? Bo my jesteśmy przy bramie. Ej, ale... Przez tą barykadę, która tutaj jest, chyba nie przejdzie nasz ziomek. On potrzebuje specjalnej bramki. Eurobramki. Zabieramy, zabieramy. Dowódca zaraz tu wróci. Biegnąc nadziałem się na jego miecz. Czy co, co on tam za gówno nosi? Słabo może? Wiesz co, Georg, zaraz zapiszemy, tylko sobie wejdziemy do tej ich chałupki. Zwłaszcza, że idzie tutaj ich przywódca. Więc poczekamy sobie u niego na Hawirze. Jak to mówią, Georg, nie kichaj, bo nas usłyszy. Zapis. I wczytaj, taj. Ho, ho. Siema!
Nie! Uf. Graliście kiedyś w tego, no, w... Jak to się nazywało? W... no... W Skyrima VR. Wiecie, w VR-ze tam macie tak, że nie musicie wykonywać pełnych ataków i nie macie jakichś tak sporych cooldownów między atakiem, więc możecie tak sobie po prostu wsadzić w przeciwnika broń i tak majtać w nim i zadajecie mu damage. No to właśnie tak się czuję walcząc z tymi... z tym przywódcą. Widzicie, po prostu... Hej, ale mu dokopałem! Zadam ci super damage, a masz, a jak się czujesz? O, zżre twoją staminę, ha, masz. O, patrz, przestałem, a jednak nie! On tak robi! Który to był przywódca? Trzeci albo czwarty? Chyba raczej trzeci. O, patrz, jak sobie siedzę. Jak się fajnie ten hełm komponuje z tą zbroją. Chyba jeszcze to... O kurwa, jaki labirynt. Jeszcze trochę, a będziemy w zamku. W sumie jeszcze trochę bardzo. Bo chyba musimy przejść od drugiej strony. O, patrz, jak sobie wesoło żyją. Takie everyday life. Takie slice of life orków. Jeszcze domek. Ferek. Paczka z bronią. Fajna paczka. Tylko iść i na pocztę i wysłać taką paczkę z bronią. Pozwól, że ja to ocenię. No chodź. Ha! Nie! Jakby wszedł we mnie kołowrotkiem. Helena! Mam zawał. Albo i nie. Haha. I co sami zrobisz? Twoje drzwi na jej gminie. A jednak nie. Gdzie ty spierdolasz? Wzięliśmy go w 20 ogni. Może i nie ma takiej konkretnie gry, ale no w tym momencie wymyśliliśmy ją. To jest idealny tag team. Patrzcie, jak my współpracujemy. Takie kołopowe skille, że no... że taktyczne RPG mogą się chować. Siema. Się zaraz wyposażę w potężne pięści i ci dojebie. Patrzcie, jak się wbił mieczyk. Wygrałem już tą walkę. Omołem o Shindeiru. Co ty się odpierdala? Słabo może? Co nam wychodzi? O takim...
pomocniku, to tu można tylko marzyć. Czy czasem mu nie wychodzi pomóc i no... wyłącza mi stuna, którego nakładam na przeciwników, ale, ale zawsze coś robi. Przynajmniej damage zadaje. I tankuje od czasu do czasu. Na przykład teraz. Tędy chyba nie wejdziemy. Ale ja bym tędy wszedł. Paczki z bronią. Ile już ich mam? Paczka. Tu. 34. I znowu zapis i wczytanie, żeby nam się Georgowi życie zresetowało. Okej. No co na dół? Ja ciebie zabiję! O, ruszył. Jeszcze się nie bijemy, niech podejdą bliżej. Bo inaczej ściągną kumpli. No, teraz możemy się bić. Muszę zapamiętać, że drugi atak wykonuje atak powolny. O! Znaczy atak powolny, atak właśnie lekki, szybki. Bo atak szybki sprawia, że jednak się gość nie przewraca. Tak mu delikatnie go ustawiam, żeby się jednak nie wyjebał. Zgniotę cię jak robaka. No, chyba ty. Zapraszam panów kolegów. Proszę się, wracają się. Nareszcie, mam cię. Metodycznie, pojedynczo. Kajtowanie jest ważnym elementem grania w jakiekolwiek RPG. Pamiętam, jak się kajtowało z tego, no. Baldur's Gate'a. Rządzę. Okazało się, że granie magiem to jest naprawdę ciężka sprawa. I większe chmary przeciwników to jest po prostu śmierć na miejscu. Dlatego trzeba było hajtować. Nie udało mi się. A ty gdzie? Ej, Georg! Wracaj tu! Zajebiście. Zapis. Swoją drogą, wiemy jak jest po orkowemu, jak jest człowiek, czyli mora, ale nie wiemy jak w sumie orkowie mówią sami na siebie. Nie! Ej, wraca do mnie, wraca. Jak śmiesz mnie atakować? Ha! Obczajanie tych ich animacji to nie jest prosta rzecz. P-
Pokazał. Hej, ale mu dokopałem. No, co mogę ci przyznać. Tym razem ci przyznam, ale ty się nie przyzwyczajaj. Dobra. Czas iść na dół. Ostatni albo przedostatni przywódca. Sam zginiesz. Patrzcie to. Jum. You're not fun. Łeb ci urwę. Co to? No nie, szaman się jeszcze. Zaweźmił. Jeszcze do mnie napierdala. O nie, takiego szamana. Takiego szamana to ja nakurwiam na mordę. On przeżył. Właśnie. W jednej chwili jest fajnie, tłuczemy się, tłuczemy. W drugiej chwili wywalają nam trzy ataki naraz. Tak wiecie, naraz trzech się w nas wbija. Jest dobra. Zginiesz! Sam zginiesz, chodź tu. Dobra, patrzcie, raz mnie widzi? A raz nie. Idzie w górę. Nawet jest bystra rzecz, że no, jak mnie nie widzi, to wchodzi za tą osłonę, za którą się chowam. Ani kroku dalej! No. To jest ten szaman, ja bym tylko szamana się wpierdolił. Patrzcie w ten sposób. I masz kurwa w ryj! Trzy żelazodygi. Paczka z bronią. A jego kostur gdzieś wyparował. A tu już ich dużo nie zostało. Słyszycie, ile razy on mnie niby trafia? Ile razy jest zaindykowany szczał. Taką walkę z orkami to jeszcze rozumiem, bo ork to jest ork. On całe życie doskonali się w sztuce wojennej, a nie jakieś jebane zombie, które jest dotknięte stężeniem pośmiertnym. I nie powinno móc wykonywać żadnych skomplikowanych... Co ci odpierdala? No. Bierz ich węzeł. Że to nie jest węzeł. I wejdę za niego. Nadal rządzę. Zapytałbym, kto jest debeściak, ale wydaje mi się, że już wszyscy wiedzą. Jeszcze jeden przywódca. Gdzie ty idziesz? Masz Bezi, przeczytaj tą księgę. Dobra, i idzie w drugą stronę. Nie ma tu nic ciekawego. No cóż, jak nie ma nic ciekawego, no to nie ma nic ciekawego. Patrzcie, woda i wino. Mój ulubiony duet. Jak pięknie. Paczka z bronią. Metalowy kufer.
Teraz będzie wieżyczka, przy tej wieżyczce będą chyba ostatnie odpowie. Nie w ten sposób. Kłamiesz. Nikogo nie masz. To jest kłamstwo, żeby mnie tam ściągnąć, ale ja się nie dam. Nie w ten sposób. To nic nie da. No i zaraz postaną. Nie w ten sposób. A jednak nie przystają. Przyszli tutaj. Naprawdę w Gothicu tak bardzo brakuje uników, bo kiedy robimy uniki, to w sumie jest jedyny sposób, żeby przerwać ich śmiercionośne bloki. Ej, węzeł. A, jeszcze jest dobrze. Okay. To zapiszę. Dopóki węzeł wszystko kieruje, ja mogę sobie zapisać. Siema. Jo. Ale no. Mu dokopałem. Pozwoliłem ci. Gdybym ci nie pozwolił, to byś mu nie dokopał. Ale on ma śmieszną twarz. Takiego... Nie Janusza, takiego Seby. Powiedzcie, czy to nie jest twarz Seby? Mu brakuje trzech pasków na plecach, na ramionach i na nogach. Teraz na pięterko. Jeszcze mury by wypadało zwiedzić. Koszyk. I to wszystko. Chyba. No. Jeszcze... Du. Na tą stronę i na mury wchodzimy. Kuferek, proszę bardzo. Ja chcę mieć zbroję. Piękną zbroję. Stędy może tutaj. O, proszę bardzo. Tutaj jakieś beczki, tutaj jakieś cośki, jakieś szafka. Bo w Rizenie da się szafki otwierać. Rizen to jest dobra gra, jak chodzi o otwieranie różnych rzeczy. Zapis i wczytajmy, żeby mu odnowić życie. Teoretycznie mogę to zrobić zaklęciem, ale są tańsze alternatywy. Pędzeł zejdzie normalnie. To jest jednak paladyn. Jemu nie przystoi łamać zasad. Jak jest ścieżka, to on idzie ścieżką. No to idziemy się dalej nakurwiać. Dzień dobry. Zatrzymaj się, Mora. Nie dotrzymasz mnie. Can't stop, won't stop, can't stop, won't stop. Woda, o, 100 butelek wódki mam. Jestem po prostu królem imprez. Każdy chce się ze mną przyjaźnić. Ja to bym się chciał przyjaźnić z gościem, co ma 100 butelek wódki. Oj, biedny węzeł, dobrze, że... Biedny Georg. No
że mu odnowiłem to życie, bo... To by bita trzyna zdechł. Sporo ich tam na górze, nie powiem. Plecy mnie na odlew dziabnął. Do przodu. Ile tam? A, został mu tylko jeden. Dobra. W sumie ilu mu mogło zostać, skoro ich było około 5? A czterech przyszło tutaj. To jest szybka meta. Matma. Zbieramy rzeczy. Dobra, zbieraliśmy rzeczy. Pokazałeś mu. Nadal rządzę. No. Mój tanku. Dobra, wiecie co? Oszukiwanie oszukiwaniem. W ogóle gliczowanie gliczowaniem. Ale jednak trzeba od czasu do czasu zrobić to dobrze. No. Co macie tutaj? Tu macie mury. Na murach jest kufer. A w kufrze o fajne rzeczy. Co jest tu? Kuferek. Ja zawsze sobie ceniłem kuferki. O, jeszcze jeden kuferek. A jakbyśmy tak znaleźli ciężką skrzynię? O, jaki ja bym był uradowany. Wielce bym był content. Ty kto? Paczka z bronią. Metalowy i... no metalowy. Kim ty kurwa jesteś? No nareszcie. Myślałem, że tu uświerknę. Co tu robisz? Głupie pytanie. Zostałem tu podczas walki z orkami. A teraz nie zdołam sam wrócić do zamku. Hehe, mamy drugiego pomocnika. Dobra. Go zapiszę. No już, ruszaj się. Zabiorę cię z powrotem do zamku. Na pewno zdołamy przeżyć? No dobra. Nie mam wyboru. Idź za mną. Dobra, tylko otworzę sobie skrzynki. On chyba się zatrzyma po drodze, co nie? Jak zobaczy, że nie idę. Okej. Okay. Na szybko. Georg, mam nadzieję, że nadąży. Zatrzymajmy się na chwilę. Dobra, obaj idą. Poczekajmy z nim chwilę. Niech Georg dojdzie. Po co mi on tutaj? Bo to po pierwsze quest. Po drugie... dwóch tanków? To jednak więcej niż jeden tank. Jesteśmy na końcu. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem, masz w pizdę. Tak, patrzcie sobie, jak morduje wam przywódcę. Przyszli?
straciłem ich. Nie mam expa za nich. Za jednego mam. Dobra, uff. Hej ty, co się tak skradasz? Bo mogę. Wiesz, ci orkowie w okolicy i w ogóle, i czemu ja się tobie tłumaczę? Coś tu jest? Solidny metalowy kufer. Jakie piękne rzeczy. Nie mam pojęcia, czego tu amulet strzelam, że many. I strzelam, że dużo za to dostanę. I coś tu jeszcze mają? Kuferek taki. I to wszystko. Dobra, Georg, wychodzimy. Hej ty, co się tak skradasz? Gdyby nie ty, zginąłbym tam. Przyjmij te mikstury lecznicze w ramach podziękowania za ratunek, obcy. Dobra, dziękuję. Mam nadzieję, że dostaniemy tutaj dość questów na reputację u buntowników, żeby narobić sobie tego, co byśmy chcieli. Nie chcemy tu awantur, jasne? Ej ty, Kobryn. Dobrze, że jesteś tutaj. Słyszałem, że z zewnątrz przybył człowiek, który rozbudził nadzieję. Sądząc po twoim wyglądzie, to zasłużona opinia. Mam tylko nadzieję, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna, jak twierdzą. Ty tutaj rządzisz? Tak, cholera, to piekielnie wymagające zajęcie. Ta zbroja. Szkoda, że jej nie można dostać. Sprowadziłem tu paladyna George'a. Do pioruna, więc na zewnątrz faktycznie zostali jacyś wojownicy. Zajmiemy się nimi, kiedy tylko zabezpieczymy tę część miasta. Prawdziwe złoto za dobre wiadomości. Proszę, weź je. 5 orkowych przywódców nie żyje. Ha, cholera, wiedziałem, że potrafisz zrobić niezłe zamieszanie, ale to... Jesteś najlepszym wojownikiem, jakiego spotkałem. A spotkałem wielu. Wspaniałe złoto za wspaniałe zwycięstwo. Jak się mają sprawy w zamku? Jest gorzej niż na to wygląda. Po prostu zadają nam zbyt dużo strat. Nawet ja zaczynam mieć wątpliwości. Jak mogę ci pomóc? Ostatniej nocy mieliśmy małą potyczkę z tymi przeklętymi orkami ze wschodniej części miasta. Te bestie zdołały nas rozdzielić. Jeden z moich ludzi nie wrócił. Nazywa się Tordir. Ukrywa się gdzieś we wschodniej części miasta. Jeśli chcesz nie dał nam reputacji. Znajdź go i sprowadź tutaj w jednym kawałku. Znalazłem paladyna Tordira. Ten cholerny idiota! Nadal nie ma reputacji u buntowników dla nas, no ej! Tordir wrócił cało i bezpiecznie do zamku. Dobre złoto za dobrą robotę. Proszę weź to, ty diable wcielony. Masz pieniądze, o, masz mój majątek, masz więcej. Jest złoto. Muszę się zobaczyć z królem. Tak, zdecydowanie. Ucieszy się na widok śmiałka, który przybył tu z zewnątrz. Udaj się do zamku. Król będzie na ciebie czekał. Ucieszy się na widok swojego następcy. A, zaspoilerowałem. No, gdzieś tutaj jest łóżeczko? Położyłbym się do łóżeczka. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Dobry z ciebie człowiek. Proszę, weź te mikstury lecznicze. Coś mi się zdaje, że ci się przydadzą. No jak pięknie, aż 5. To zdecydowanie tyle, ile bym chciał. Ej, tutaj nie ma łóżek. Tu nie ma łóżek, ja chcę się położyć do łóżka, ale nie mogę. Proszę, toż to nasz rozwiązywacz problemów. Podejdź tu, śmieciu. Ech, zobaczymy, jak wygląda nasz bohater od 7 boleści. Ty chcesz w piździe, co nie? Masz jakiś problem, cudaku? Odkąd ten statek, Esmeralda, znalazł się w pobliżu, każdy idiota w okolicy gada tylko o tobie. Ponoć masz nas uwolnić. Ponoć masz wypędzić orków. Jak na razie coraz głośniej burczy nam w brzuchach. Patrząc na ciebie, nie sądzę, żebyś był wart tego całego zamieszania. Jedni potrafią, inni nie. Ja potrafię, ty nie. Ha! Żebyś się udławił tą drwiną.
chcesz pohandlować? Nie jestem kupcem. Pilnuję tylko, żeby każdy dostał coś do jedzenia. Jeśli chcesz coś kupić, idź do wewnętrznej fortecy. Jak mogę ci pomóc? Jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego. Głodujemy. Potrzeba nam co najmniej 30 bochenków chleba. Zdechniemy z głodu, jeśli nie dostaniemy trochę mięsa. Potrzeba nam 30 kawałków pieczeni. Rozumiem. Rozumiem. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? No a co mam ci powiedzieć? Więc gdzie znajdę jedzenie dla was? Czemu nie zabierzesz go orkom, którzy oblegają nasze miasto? Chyba są zaopatrzeni znacznie lepiej od nas. Ile mam w ogóle chleba? 24. Potrzebuję 50? Chleb. 30 bochenków i 30 pieczeni. Ej, tylko 6... 6 bochenków nam brakuje. Ja sobie może pójdę do środka. Miło się z tobą gadało. I zapytam, czy ktoś czasem nie ma. Albo podpierdolę ze skrzynek. Jest chleb, o! Starczy? Prawie. Jeszcze tylko 3 bochenki. Jest łóżko. I 0 bochenków w tej skrzyni. Czemu mnie obudziłeś? Kufer, buntownicy. 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 Wszędzie tylko ci buntownicy, ostrożnie. Gdyby to było takie łatwe. Handlarz, masz chleb? Pokaż mi swoje towary. Dzień dobry, zbieram suchy... O, chłopie, kocham cię. Zbieram suchy chleb dla Abe'a. Ile ja mam tych wytrychów? Ale to straszne. 15, przyda się trochę więcej. I dobra, zaczynamy sprzedaż naszych śmieci, które się nazbierały. Skóry cieniostwora. Rogi cieniostwora. To gówno. To gówno. Dwie łopaty. Dwa serca golema. Pierścienie. Gdzieś jeszcze stąd? A, srebrne kielichy. Trzy fajki, masz wszystkie trzy. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. No tu jeszcze mikstury przemiany. Bierz wszystkie. Gdyby to było takie łatwe. Zaraz się okaże, że no za dużo mu tego daje. Każdy ma swoje problemy nawet. Zachowam sobie z 10 tych mikstur. Bo już mi nie są potrzebne. Żartujesz sobie. Zakwale ognia, ale pędzę niezła też. Bon, kule ognia, błyskawice, te cośki, terory, przeniesienie choroby, zwierzęta, wszystkie zwierzęta. Trzy sny się przydadzą, co won mi z tym. Też do widzenia. Też. Ale to straszne. Te tarcze, co tu mamy? Życia, 5 amuletów życia. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Nic wielkiego się raczej nie ma. Ile on pieniędzy? Tyle ma pieniędzy. Okej. Okay. Ponoś na pociski tego, co tu jeszcze jest obronę przed lodem. Pomyśl o tym. Jeszcze chwila i będziemy mieć dość hajsu. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. O Jezu. Podaj mi tego trochę. Aż 30 tych toporków orczych mamy. Jeśli on tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Tylko tego nam trzeba. Co jeszcze dorzućmy? Mimo wszystko tak nie może. Coś takiego. Coraz gorzej. Handluj. Mamy 116 tysięcy. Jeszcze tylko trochę. No i jeszcze oczywiście... O, kolejny handlarz. Trochę schrząszcza, ale normalnej potrawki to nie mają. Dobra, u niego też sprzedamy całą resztę tałataństwa. Biorąc przy okazji to, co nam się podoba. To. Nic zakonu sobie zachowam. Ale z tym Iwon, tym... Orcze zguby? Skąd to mam? Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Tych masz, to cóż kurwa po 30 tych toporków. Daj mi całe swoje złoto. Dobrze rozdysponuję. 40 tych orkowych mieczorów. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Jeszcze o, coś takiego. 136 tysięcy. Prawie nas stać. Szkoda tylko, że nie mamy reputacji.
Dobra, ziomuś, słuchaj. Gdzie jest ziomuś? Ej, ziomuś, Abe. AB. Czekam. Tu siedzi, o, tu siedzi za biureczkiem. Fajna robota. Proszę, 30 bochenków chleba. A niech mnie. Przyniosłeś nam chleb? A, dzięki. Masz tu coś, co na pewno ci się przyda, kiedy już opuścisz to miejsce. Oto twoje 30 kawałków pieczeni. Niewiarygodne. Ale u buntowników chcę reputację. Zdobyłeś mięso. Tak po prostu? Proszę, to może ci się przydać na zewnątrz. Jak ja w ogóle mam jeszcze questy? Pokaż mi wszystkie. Wszystkie ogniste puchary, znajdź Xardasa, Gunok leniwy ork, poznaj sekret druida Runaka. Przepędź orków z Geldern. Przenieś Nemrokowi artefakt, to paladyn Karlen chce odzyskać moc, zniszcz obóz buntowników Nemore, Inok pomaga niewolnikom w ucieczce, okręt doskonały, wódz Umbrak pragnie śmierci przywódcy buntowników, paladyn Konrad chce odzyskać moc. Ognisty puchar Markusa ma trafić do Karypto. W przyszłym odcinku wchodzimy do zamku i dokończamy sprawy w Wengardzie. A potem, moi drodzy, idziemy sobie do Faring, troszeczkę na północ do Nordmaru i lecimy na pustynię. Tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże.